Jesteśmy na łódzkim salonie maturzystów. Bardzo cieszymy się, że wśród tysięcy młodzieży, która tutaj przyjdzie, również będą być może przyszli studenci Politechniki Białostockiej, dlatego że Politechnika Białostocka nie tylko u siebie w Białymstoku znakomity salon zorganizowała, ale również szeroko zarzuca sieci rekrutacyjne na inne regiony Polski. Znakomicie, macie co pokazać. Wszędzie są zdolni kandydaci na studia, zdolni maturzyści, a urok Puszczy Białowieskiej, Bagien Biedrzańskich, no i w ogóle Politechniki jako takiej jest na pewno silnym magnesem. Uczę się w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Jesteśmy aktualnie na targach maturzystów w Łodzi i tutaj zainteresowała mnie uczelnia Politechnika Białostocka, która ma bardzo bogatą ofertę dla kierunku inżynierii zarządzania, która gdzieś tam mnie interesuje. Jestem Jakub Grzegorzewski, znajdujemy się na salonie maturzystów w Łodzi. Moją uwagę przykuła Politechnika Białostocka, szczególnie kierunek matematyka stosowana. Mam nadzieję, że naprawdę ta uczelnia spełni wszystkie moje oczekiwania i będzie to naprawdę super wykorzystany czas. Nazywam się Daniel Lisowski, uczęszczam do Technikum nr 3 w Łodzi. Akurat fajny kierunek ma, ponieważ to jest chłodnictwo z klimatyzacją, a tutaj uczelnia białostocka zainteresowała mnie elektrotechniką ze względu na takiego, że w zawodzie mi się może przydać. Nazywam się Patryk. Zainteresował mnie kierunek automatyki i robotyki. Dowiedziałem się, że akademik jest bardzo blisko do całej uczelni, że da się w 3 minuty we wszystkie ważne miejsca mniej więcej przejść sobie na pieszo, że można sobie popatrzeć na przykład, czy egzamin zdany z języka obcego może zwolnić w zasadzie z przedmiotu, czy można podjąć inny język na przykład, tak to dodatkowy zamiast angielskiego przykładowo, jeśli się go zdało. Starałem się dowiedzieć, czy moja szkoła w zasadzie eksperymentalna, Technikum Automatyki i Robotyki, czy dyplom technika stamtąd będzie honorowany na przykład zamiast dodatkowego przedmiotu z matury.